Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie publicznych przedszkoli i innych form wyłonienia przedszkolnego realizujących zadania wyłonienia przedszkolnego na zlecenie gminy Porąbka. Tutaj możemy udzielić głosu pani dyrektor. Proszę, zatwierdzenie sprawozdania. Przepraszam. Kto jest za zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013? Proszę o podniesienie ręki. 9 osób za. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 3 wstrzymujące. To teraz następny punkt, co było, ale powtórzyć. To jest wniesieniem projektu uchwały na przypadkową sesję w sprawie absolutorium na wójta gminy Porąbka za 2013. Kto jest za? 9 osób za. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Dziękuję. Punkt trzeci naszego porządku przeczytałem, oddam głos teraz pani Konia. Panie Przewodniczący, proszę o usunięcie tego punktu obrad ze względu na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody Pomorskiego w tej kwestii. Proszę. Możemy podjąć, ponieważ ona nie ma jeszcze, nie jest w mocy. Przepraszam, ale teraz pani dyrektor nie wyjaśnia. Urzędnicy są w gminie Porąbka. Nadzór prawny wojewody pomorskiego gminy Kwidzyń uchylił regulamin ten, który Państwu dziś przedstawiam, ze względu na bardzo dużą niespójność między przepisami w ustawie o systemie oświaty. Ja rozmawiałam w czwartek z gminą Kwidzyń, z panią naczelnik Wydziału Edukacji. Oni zamierzali skarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, bo to jest niemożliwe. Zapisy ustawy mówią wprost, po kolei co należy robić. Pan burmistrz się sprzeciwił ze względu na to, że mają podobnie jak my 9 niepublicznych przedszkoli i 1 publiczne i zależy im bardzo, aby 1 września 2014 wszyscy rodzice płacili już złotówkę, ale oni za wskazaniem nadzoru prawnego wojewody pomorskiego przeprowadził ten konkurs pan wójt w drodze zarządzenia i obwieszczenia. Oni są już po wyborze ofert. No to jak mówię, no to jest... Proszę. Znaczy, proszę Państwa, bo kwestia dotyczy tego, że dotacja dla tych publicznych przedszkoli może być przyznawana już od 1 września 2013. Natomiast teoretycznie udzielenie dotacji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu. Natomiast sam konkurs, zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o systemie oświaty, może być przeprowadzony dopiero od 1 września 2015 roku. Więc ktokolwiek, kto czyta artykuł 13 tej ustawy zmieniającej, no to chodzi do pewnych kuriozalnych wniosków, że dotacja może być już przyznana 1 września 2013. Żeby przyznać tę dotację, należy przeprowadzić konkurs, natomiast przepis, który wchodzi w życie, który umożliwia przeprowadzenie tego konkursu, de facto wchodzi w życie 2 lata później. Dlatego w gminie Kwidzyń, zgodnie z wytycznymi, z takimi wskazówkami nadzoru prawnego, ten konkurs był przeprowadzony zarządzeniem wójta, bodajże na podstawie ustawy o działalnościach użytku publicznego. Takie były wytyczne, żeby to w ten sposób, że tak powiem, rozegrać tą sytuację, jaka wynika z tej ustawy. Bo sam fakt przeprowadzenia konkursu nie jest równoznaczny z regulaminem, a tu wyraźnie jest zapis ustawowy, że regulamin otwartego konkursu oraz kryteria wyboru określa rada gminy. I nie ma innych, ale okazuje się, że rzeczywiście to wchodzi, tylko że 13 artykuł mówi, że konkurs może być, otwarty konkurs w brzmieniu nadane niniejszym może być przeprowadzony od dnia 1 września 2013. No konia z rzędem tego, kto potrafi to w tym wszystkim się połapać, ale dzięki czujności pani mecenas, no pewnie by nam nadzór prawny wojewody uchylił to, no bo jak. Ale dlatego też wnioskuję o tego, żebyśmy,
żebyśmy to usunęli z porządku. Jeżeli Państwo podejmiecie kolejną uchwałę o dotacji, no to my przeprowadzimy ten konkurs w drodze zarządzenia wójta gminy. Już wszystko. I regulamin pan będzie musiał swoim zarządzeniem określić wszystko. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie? Proszę Państwa, w takim razie stawiam wniosek o zdjęcie z porządku obrad czwartkowej sesji tego punktu, który jest omawiany regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie publiczni przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie gminy. Poddaję pod głosowanie. To jest ważniejsze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Wyrażenie zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego w celu realizacji zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie gminy Porąbka. To jest właśnie ta uchwała, o której wspominałam, że tutaj Państwo możecie sobie określić sami termin, kiedy chcielibyście, żeby rodzice płacili złotówkę, bo to się z tym wiąże. Ta uchwała pozwala przekazać. Oczywiście konkurs pan wójt musi ogłosić, określić regulamin, procedury, ale od jakiego momentu ta uchwała, ta dotacja stuprocentowa będzie mogła być przekazana, jeżeli oczywiście podmiot w drodze dobrowolności, bo proszę Państwa, żaden z konkursów nie przymusza podmiotu prywatnego do udziału w tym konkursie. To jest po prostu rozeznanie no jakby rynku, bo wiecie Państwo, że problem gminy Porąbka jest duży, jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne, z takiego już to powodu, że brak miejsc tak zwanych publicznych spowoduje rozliczanie nam dotacji, która już drugi rok funkcjonuje, bo 200 tysięcy dostaliśmy w zeszłym roku, w tym roku jest to ponad, będziemy dostawać w 12 latach 600 tysięcy. To Państwo się tu musicie wypowiedzieć, bo bez zgody Państwa od 2015 jakby nie będzie potrzebna zgoda. Jeżeli chcemy, aby rodzice płacili złotówkę za przedszkole, to taką uchwałę Państwo musicie podjąć. Jeżeli jej nie podejmiecie, no to od 1 września 2015 nikt już Państwa o taką zgodę nie zapyta, bo ona z ustawy będzie tutaj obowiązkowa dla podmiotów, także wyłonionych do tego konkursu. Czy są jakieś pytania, proszę Państwa? A chyba nie ma, bo na tej sali takiej złej woli, która by wskazywała na to, że nie chcemy, żeby rodzice płacili na złotówkę. Wszyscy jednakowo w tej gminie, ze względu na to, w jakiej placówce przedszkolnej dziecko pobiera edukację. Moim zdaniem też musimy do tego dążyć, żeby z biegiem czasu trochę się to wyrównało. No nie mówimy o biegu czasu, mówimy już o konkretnej dacie. Dacie, jeżeli chodzi. Ja przepraszam, proszę, tylko dopowiem, no bo to takie są czarne informacje. Kalkulowaliśmy to już z księgową, że to jest około 50 tysięcy miesięcznie więcej, bo teraz ta dotacja jest na poziomie 150 tysięcy. To jest ruchome, dlatego że dotacje dla niepublicznych podmiotów oblicza się co miesiąc na podstawie liczby dzieci i tego, co nam wykazują te podmioty. Więc trzeba powiedzieć, że to będzie około 50 tysięcy więcej, więc de facto cała dotacja, którą nam minister dał, to przejdzie. No ale to jest cel, dotacja jest cel, żeby upublicznić i rzeczywiście to wychowanie przedszkolne było jak najtańsze, no bo niestety no musimy jakoś dbać o ten przyrost naturalny. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę takiego. Znaczy daję pod głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego w celu realizacji zadań wychowania przedszkolnego na zlecenie gminy Porąbka. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję.